Proszę Państwa, nazywam się Marek Sławski. Pracowałem kiedyś, no nie bardzo długo, jako edukator. Od jakiegoś czasu pracuję jako wykładowca akademicki. Czas płynie, okazało się, że tych spostrzeżeń jest dużo. One układają się w pewien mglisty obraz. Żeby rozjaśnić, sięgnęliśmy z żoną trochę do literatury i uznałem, że przy okazji tej konferencji warto by się może tymi spostrzeżeniami z Państwem podzielić. Pamiętam, ja pamiętam czasy bez komputerów, bez tych cyfrowych technologii. Nie wszyscy mają dobrą pamięć, tak? Ale wtedy, kiedy komputery zaczynały być powszechne, pojawił się nowy rodzaj studenta, ucznia, który właśnie wyrósł w tym środowisku przeniknięty już tą cyfrową technologią. I muszę Państwu powiedzieć, że ci młodzi ludzie wzbudzali mi podziw. Oni byli bardzo spostrzegawczy, doskonale sobie radzili z materiałem graficznym. Byli bardzo pragmatyczni, wręcz czasami do bólu. Byli kreatywni i bardzo samodzielni. I to był taki obraz, kiedy zaczęliśmy, pewnie wszyscy to odczuwali, że okej, mamy nowy rodzaj ucznia, studenta, że te stare technologie nauczania na pewno do niego nie pasują. Dlaczego oni byli tacy inni? Dlaczego? Proszę Państwa, to są dane amerykańskie, ale pewnie na dzisiaj polskie dane niewiele się różnią. Człowiek przed 21 rokiem życia w Stanach Zjednoczonych spędził 50 tysięcy godzin przy grafikach cyfrowych. Wysłał około 250 tysięcy e-maili bądź SMS-ów. Przez 10 tysięcy godzin rozmawiał przez telefon. Przez 20 tysięcy godzin oglądał materiały wideo lub telewizji. Przez 5 tysięcy godzin czytał książki. I na dzisiaj praktycznie przez 24 godziny na dobę jest online. Prawda? Cały czas jest dostępny, cały czas może sprawdzić ten status w sieci. Proszę Państwa, Mark Preński określa tych ludzi mianem cyfrowych studentów. A my jesteśmy cyfrowymi emigrantami. Zawsze zrazi nasz akcent, nasza nieznajomość, prawda? Przykład cyfrowego studenta. Pytam studenta na egzaminie, proszę powiedzieć, z czego pan się uczył? No i proszę czego? Z internetu. Tak? Nie ma potrzeby szukania książki, publikacji, jest internet. Tak? Ja nie mówię, co dobrze, czy coś. Tak po prostu działają. I zmieniła się ta technologia nauczania. Dobrym przykładem jest to, co tu widzimy, prawda? Prezentacja multimedialna, gdzie zastąpiła wykład, która zastąpiła na polu gramy. Trudno sobie wyobrazić, ale to będą też bez prezentacji. Proszę Państwa, co jeszcze skłania, że trzeba było inaczej nie powiedzieć? Mam przekaz informacji, wydaje się mało nędzone. Ta informacja, jak przed chwilą się dowiedzieli, jest dostępna wszędzie. Tak? Mamy nadmiar informacji. Ci ludzie działają trochę inaczej. Oni nie chcą śledzić przekazu w sposób liniowy. Oni pobierają wiedzę w sposób holograficzny. Troszkę tu, troszkę tam, z tych strzępów układają sobie sprawny obraz rzeczywistości. Proszę na to zrobić. No, oczywiste. Z Francuzami wypadało nawet po francusku. Cyfrowymi kubrykami trzeba rozmawiać tym językiem. Wprowadźmy komputery, wprowadźmy programy, może gry edukacyjne, cyfrowe, tak? Internet, serwisy społecznościowe, tak? Oczywiście. Spotykamy, nic nam nie było, że jesteśmy nie nowocześni. Tak? Jesteśmy nowocześni, to jest bardzo wspaniałe narzędzie. Jest szansa, że ich zainteresujemy, że oni nie zauważą, że jesteśmy emigrantami, tak? Że chwycą rybkę i będziemy mieli z nim dobry kontakt, umówimy się językiem.
Uda nam się pewnie wykorzystać ten łatwy dostęp do informacji. Może z pożytkiem dla obu stron. Ale ten wreszcie, proszę Państwa, to kwantum wiedzy, który młody człowiek musi posiąść w szkole, a jeszcze zajęcia pozaszkolne, a jeszcze karate, a jeszcze angielski, a jeszcze pływanie, prawda? Jest tak ogromny, że trzeba ich trochę odciążyć. Wydaje się, że ta technologia pozwala nam na to, żeby troszkę odciążyć, żeby trochę ujrzeć. Proszę Państwa, niestety ten obraz, który ja wyniosłem z tych pierwszych kontaktów z cyfrowymi instrumentami, zaczyna wyglądać coraz gorzej. Oni okazują się nie tacy wspaniali, jak mi się wydawało. Mają problemy z zapamiętywaniem. Mają problemy z czytaniem dłuższego tekstu, zwłaszcza do obrazków. Mają, dostrzegam, brak krytycznego stosunku do pobranej informacji. Ta informacja jest tak dostępna, ale żeby ją przeanalizować, czy to źródło jest wiarygodne, czy nie jest wiarygodne, to często jest dosyć trudne. Proszę Państwa, wpływa się też refleksja na tym, co się dzieje. Tak? Mamy to, że to zostało tutaj powiedziane. Tak? Mamy wykład, lecą slajdy. Czy znaczy jest fotografować, podsumować. Prawda? A jeżeli jeszcze prowadzący obieca, to nie Państwo dam tą prezentację. Tak? To już w ogóle tak zrobiliście. Tak? Przez to skupienie uwagi w czasie zajęć jest o wiele mniejsze. Dlatego ja mam prezentację, ale nie mam czytania. Uważajcie. Nie wiem, proszę Państwa, kontakt z cyfrowymi mediami powoduje spłycenie przepływu informacji. Tak, nie wnikamy głęboko. Sam dostęp do informacji nie buduje wiedzy. Wiedzy wymaga krytyczna praca z informacją. Zadawanie pytań, dziwienie się, odrabianie tej informacji. Te doświadczenia wskazują na to. Taki był prosty zapamiętywanie w dobrym testem psychologicznym skuteczności uczenia. Oczywiście nie chodzi uczenie czy edukacja, to nie tylko zapamiętywanie faktów, to coś więcej, a to łatwo się podaje pomiarowi. Robią takie badania. Dwie grupy. Jedni pracują przy komputerze z jakąś informacją. Cóż na koniec robimy? Napisz plik, prawda? I w jednej grupie się to zapisywało, a drugiej po wybraniu tej komendy pojawia się komunikat. Zapis nie udał się, dane zostały utracone. Potem sprawdzano, która z grup lepiej pamięta. Tym, które dane się nie zapisały, pamiętali lepiej. Tak? Często jest tak, że samo zapisanie następuje na zapamiętanie. Proszę Państwa, krytyczne podchodzenie do danych, szacowanie wyników, to pokazał nam dzisiaj Tomasz Olendek, prawda? Czy ta skala jest dobra, tak? Czy, prawda? Bo to kiedyś się uzyskiwało licząc na liczba, żeby liczyć na liczba, trzeba było szacować na ten wynik. To co? No ja już nie, ale pokolenia starsze robiły licząc na to wakrót. Wreszcie cyfrowa technologia odbiera na najgłębsze przetwarzanie informacji, zwłaszcza w edukacji formalnej, to jest robienie, nie ma tego nazwy, robienie ściąg. Zmieszczenie całego cyklu wykładów, całorocznego, na kartce, która chowa się w dłoni, wymaga naprawdę aktywnej pracy z materiałem. Działanie z komputerem jest działaniem tylko w dwóch wymiarach, tak? Słyszymy dźwięk, widzimy obraz. Człowiek uczy się kinetycznie. Uczymy się liczyć na palcach. Ślad widzenia na palcach widzę w naszej umysłowości. Przekroczenie progu dziesiętnego nadal na wieku dorosłym w testach psychologicznych wyjdzie. Ten ślad kinetyki zostaje. Proszę Państwa, co to jest korba, prawda? To jest korba. Tak? Bez ruchu nie ma
skutecznej edukacji. Przy komputerze jest tylko dźwięk, tylko obraz. Co powoduje, że ślady mózgowe zostają bardzo spłaszczone. Proszę Państwa, mózg to organ społeczny. Lepiej pamiętam to, o czym rozmawiałem z innymi. Są w mózgu neurony lustrzane, które powodują, że dziecko naśladuje matkę. Matka się uśmiecha, dziecko się uśmiecha do matki, matka mruży oczy, dziecko mruży oczy, matka pokazuje język, dziecko pokazuje język. Proszę Państwa, tej reakcji nie ma przy monitorze, komputera czy telewizorze. Te neurony lustrzane się nie uruchamiają. Proszę Państwa, wręcz to jest PC, personal komputer. To jest miejsce tylko dla jednej osoby. Tu nie ma działań społecznych. Ludzie, którzy mają dużo dobrych znajomych, nie znajomych w sensie lajków, na Facebooku mają cięższe obszary w mózgu odpowiadające za rozpoznawanie ludzi, za emocje, które przypisują ludziom. Dobrze wiemy, że nacechowanie informacji emocjami pozwala im łatwiej zapamiętać. To bardzo często wykorzystujemy w edukacji. Przyszłość. Proszę Państwa, młodzi ludzie cierpią na multitasking, czyli wielozadowolnioność, prawda? Przeszłam się z młodym człowiekiem i przyznamy. Uruchomione 4 programy w komputerze i 24 policzyłem, 24 zakładki w przeglądarce internetowej. To powoduje, że oni są łatwiej rozpraszani, łatwiej się rozpraszają, łatwiej, trudniej im kontrolować uwagę. Ta kontrola myślenia powoduje, że oni gorzej kontrolują swoje życie. Łatwiej ulegają pewnym nałogom. Zwłaszcza komputera oczywiście. Ci, którzy korzystają, używają tego multitaskingu, czy tej wielozadaniowości, mają osłabioną wolę. Okej, cóż. Dołóżmy do tego jeszcze problemy techniczne. To ludzie wykształceni, przygotowani, tak? Te dwa razy się zdarzyło, że ten komputer odmówił posłuszeństwa. Co to podali, co się dzieje, gdy przyjeżdża grupa na zajęcia edukacyjne, a właśnie komputery się zawiesiły, zostały zaatakowane przez wirus, tak? Na razie mówiłem o psychologii, pierwsze patologie. W krajach wysoko rozwiniętych, na przykład w Korei, która jest najbardziej nasycona nowinkami technicznymi, 12% młodzieży jest uzależniona od gier komputerowych i internetu. Stres, depresja to są zjawiska, które towarzyszą bliskiemu kontaktowi z mediami. Proszę Państwa, im młodsi, tym gorzej. Im dłużej, tym gorzej. Proszę Państwa, podsumowanie, tak? Próbujmy to podsumować. Może nie będę podsumowywał, Państwo sobie sami zrozumiecie. Ja Państwu mówię to po to, że jak zdarzy się sponsor i powie, ale wytłumaczcie, fajny ośrodek edukacyjny, super. Tutaj jest taka szopka i tu walimy stację komputerową, ja tu Wam dam 20 komputerów, 3 może internetu. Zastanówcie się. I czy wiesz co? Poznam te wszystko. Proszę zobaczyć, tak? Jak przenosimy informacje, jeżeli nazwujemy jakieś liczby, a jeśli to fotografujemy aparatem cyfrowym. Niby to samo, a nie to samo. Proszę tak, i teraz chciałbym się odnieść do tego, że ważny jest cel. Tak, oczywiście ważny jest cel, ale też jest ważny sposób, w jaki stosujemy te narzędzie. I co najważniejsze, nie wyręczajmy, żeby to stosowanie narzędzi różnych nie wyręczało, nie odbierało radości odkrywania. Bo nauka to ciężka praca, ale ciężka praca może uczyć, ale ono może być radosne. Spójrzmy, jak dziecko uczy się do tego, ile mu to sprawia radości. Tak. Dziękuję.
Minuta dodatkowo. Proszę Państwa, proszę w związku z tym, to zastanawianie nie ukrywa. Polecam Państwu grup dwa prawiczki. Pożyczki depresyjne. Może Spicer, cyfrowa demencja, naprawdę obraz czarny i rozpaczliwy. Dla tych, którzy potrzebują optymistyczną widzę świata, albo może realistyczną, pan Marzena Żywicka, narodowy grafika, czyli nauczanie przyjazne mózgowi, które zwłaszcza dla tych, którzy zajmują się taką edukacją nieformalną, właśnie edukacją leśną, może pokazać, jak ważne jest to, co Państwo robią. Chciałem to dodać, że audycja zabierała lokomotywę.